odebrać. A ktoś to odbiera, to się gdzieś daje komuś, zawiesza, czy to jest na terenie, znaczy, tutaj zostaje? Nie, my mamy możliwość sprzedawania prac, ale na kiermaszach. Aha. Czyli jak są jakieś takie okazjonalne wydarzenia, to się gdzieś tam próbujemy wkręcić, czy na teren jakiegoś właśnie jarmarku, czy gminy. Praca jest dobierana tak, żeby była pod możliwości i umiejętności uczestników. Aha, aha. Mamy takich fajnie samodzielnych uczestników, którzy potrafią całe zrobić, wszystko. Tak, i przygotować sobie miejsce pracy, wykonać tą pracę i zakończyć, ale najwięcej prac jest takich, że robią etapami. Mhm. I to zobaczymy na innych pracowniach, że jedna praca jest tak naprawdę wspólna dla wielu, dlatego że ktoś tam szyje albo używa elektronarzędzi, ktoś inny szlifuje ręcznie. Mhm, mhm. Jest to też taka najbezpieczniejsza. To jest dobre. Ktoś później wykańcza tą pracę, stąd jakby poczucie tego sprawstwa, że to jest moja praca, mam tu swój udział i jest dla większości. Ale pięknie. Tych najbardziej samodzielnych, którzy od początku do końca to... mówiąc szczerze, mamy najmniej. Aha, kiedyś była moda na takie kwietniki, makramy. Mhm. Wiadomo, teraz duch czasu. Trzcina też tutaj coś. Tak, bo to można zobaczyć w domkach. Masz, Piotrze? A, masz. Mhm. O. Tak, no, zaczynaliśmy praktycznie od zera, a w tej chwili jest. No i więcej podopiecznych, no i większe możliwości. Na czym polegają te większe możliwości? Co można robić? Więcej maszyn? Znaczy więcej maszyn mamy, mamy większy dostęp do materiału, także wszystko w zależności od potrzeb, to co potrzebujemy robić, no to mamy taką możliwość. A podopieczni lubią się rozstawać tym, co zrobią, czy raczej wolą to trzymać, zachowywać? A to różnie jest. Na początku było rzeczywiście, co zrobili, to najlepiej do pokoju, żeby być, ale już takie ilości pewnych rzeczy mieli w pokojach, że już stwierdzili, że może by to sprzedać albo komuś dać, ale też robią sobie dużo rzeczy, na przykład no ktoś przyjeżdża w odwiedziny z rodziny, czy ze znajomych, no to zawsze tam mają. No może nie z taką budką, ale z innych pracowni, czy jakieś takie drobniejsze rzeczy, no bo też robimy meble takie, też są? Znaczy to są wszystko w pracowni meble robione u nas. Tak. Ale na przykład też robimy stroiki, bo to są takie okresy, jest Wielkanoc, jest Boże Narodzenie, coś pomiędzy, także też sobie robią jakieś takie rzeczy, zabierają. Trudno się uczą, łatwo się uczą podopieczni, no lubią się uczyć? To zależy wszystko od możliwości. No to jest tak, że właśnie te prace są dostosowane do ich możliwości, bo tak naprawdę to nie wszyscy pracują tymi elektronarzędziami. Jest grupa, która po prostu przygotowuje ten materiał do lakierowania, czyli tam szlifuje tym papierem ściernym, doczyszcza. Aczkolwiek to też jest potrzebne, bo nie zawsze da się to maszyną wyczyścić. Nie, ktoś to ręcznie musi zrobić, a jest to mozolna, żmudna praca, którą ktoś musi wykonać. Aukcje są na te przedmioty zrobione, czy nie? Czy tylko na jakichś targach? Jest jakaś taka strona w internecie, że też to można zrobić, natomiast no my nie mamy możliwości tam, prawda, żeby robić. Można w internecie kupić coś i ileś zobaczyć, tak, można zamówić niewiele jest tych prac. Ale no zawsze coś tam się pojawia, jakieś ciekawe nowe rzeczy. To niech pan powie, się na końcu jeszcze przedstawi, powie, kim jest Wyksoce. Piotr Moty, ja pracuję tutaj jako terapeuta zajęciowy, ale z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem. A jak pan trafił? Znaczy ja tutaj tak wojsko zacząłem odrabiać, tak jeszcze to lata 90. były, i tak zostałem. Rozumiem. Zawsze pytam, co to daje taka praca. No pomimo, że jest to ciężka praca, jednak satysfakcję, no jest, staramy się pomagać jak najwięcej i mamy taką tutaj, no powiedzmy, że jest to wielka rodzina, tak. Zobaczysz, co fajne rzeczy, naprawdę, bo jesteśmy w stanie, wszystkie kartki jakieś tam okolicznościowe robimy sami sobie, czy jest komunia, czy bierzmowanie, to mamy już takich, że ludzie wiedzą o tym, że robimy takie rzeczy. Zobaczcie, bo to jest naprawdę wykonywane estetycznie, pięknie, więc i chrzest, i komunie, i bierzmowanie, i Boże Narodzenie, i Wielkanoc. Wszystkie to naprawdę, każda kartka dostaje
że jest wykonana przez uczestników naszej placówki. Oczywiście z KRS-em fundacyjnym, bo jesteśmy OPP. I w ten sposób też. I jest tak, że czasem właśnie ludzie przychodzą i okazjonalnie zamawiają sobie jakąś karteczkę lub prezentujemy się właśnie też w internecie i wtedy można sobie zamówić. I jak ktoś już raz dostanie, ktoś później dostaje taką karteczkę, to później już tak... Wie gdzie szukać następnym razem. Właśnie, 27 lat pracy tutaj. Byłam fizjoterapeutą. Z ogłoszenia na uczelni. Tak. Aha, a na uczelni w Krakowie? W Krakowie, tak. Skończyłam fizjoterapię i cały czas tutaj mieszkam w Krakowie. O, dojeżdża Pani tutaj, tak? Dojeżdżam, jestem szoferem, zgarniam po drodze innych pracowników, mamy punkty zbiórki, także pełny skład zawsze. Na te zajęcia dzienne, na tę terapię dzienną. To tak zapytam z głupia, co to daje człowiekowi? Czemu Pani tutaj tak długo pracuje? Płace nie takie są. Powiem tak, bo życie weryfikuje. Jeśli ktoś potrafi odnajdywać radość z małych sukcesów, to się tu odnajdzie. Jeśli ktoś odnajdzie w nich człowieka i jego możliwości, w tej niedoskonałości szuka cały czas możliwości i tego, co jeszcze można zrobić, co potrafią zrobić te nasze osoby z niepełnosprawnością, to ma taką wewnętrzną potrzebę szukania, dążenia do tego. Ja nie ukrywam, że dwa razy miałam taki kryzys, że jednak bliżej mi było do pracy z pacjentem, u którego widzę postęp, a nie walczę tylko z regresem i czasem tej współpracy nie ma, bo ileż można robić nudne ćwiczenie, jeśli oni nie widzą motywacji, że to jest efekt, to, że są sprawniejsi, że więcej potrafią, że te ich możliwości, to sobie tak pomyślałam, ja chcę do szpitala, ja chcę widzieć efekt i cieszyć się z tego efektu pracy takiego zdrowego, zdrowotnego, o, takiego stricte służba zdrowia. To było moje, ale tak potem tu sport, tu ukrywanie tych ćwiczeń w zespole teatralno-muzycznym. Ci sprawniejsi nie przychodzą. Ja tu zacytuję, nie mam czasu na pierdoły. Nie przyjdzie na ćwiczenia ogólnoustrojowe, ale udało mi się go wciągnąć w zespół i to ile razy podskakuje, wymachuje rękami, a przy okazji ten czynnik tej art-terapii, stworzenia czegoś i odnoszenia sukcesów jest takim dla mnie dodatkowym. Takim motorem, żeby być, żeby szukać jakichś nowych rozwiązań, żeby wciągać kolejną osobę. I jeśli nie ćwiczenia, to sport. Nie gram tylko w piłkę nożną, ale basen, nie? Basen, pływanie, ta wspinaczka, którą zaraziła ich też rehabilitantka, która była przez chwilę, a obecnie w szkole. No to kontynuujemy to. Oni się w tym odnajdują, bo te pasje sportowe w niektórych przypadkach są potrzebne do rada. I to, że my możemy, bo mamy też na to czas, to jest ważne, że jak się robi coś od jakichś wytycznych, z góry założonych i efektu nie ma, odrzucamy to, to my mamy w tej pracy ten czas, żeby próbować. Pewne rzeczy nie osiąga się w miesiąc, w tydzień, w dwa lata, czasem coś osiąga się w 10. Ale trzeba mieć w sobie tą cierpliwość, żeby mieć jeszcze chęci próbować i nagle jest, nie? I to jest ładne. Metoda Tiffany'ego, miedzią owijane i lutowane, ale też u nas są robione. Jeździmy do Krakowa, do takiej pracowni witraży i dostajemy od nich takie resztki szkieł po prostu witrażowego. No ale nam w zupełności wystarczy, bo robimy małe witraże. Szkło witrażowe jest bardzo drogie, a dostając od nich te resztki, to no tak, możemy no tak wykonywać te witraże właśnie. No to jest już taka metoda fusing, to jest podobne do witraży, tylko nie owija się w miedzi, tylko wytapia się szkło w piecu. Pomysły są różne. Jeśli chodzi o... No tu jest na przykład taka orkiestra zrobiona z gliny, w zależności od... No, jeździmy na takie różne konkursy, więc właśnie tematyka tych konkursów dyktuje nam później... Tutaj mamy puchar Rysia, który zdobył za Piłsudskiego. Tam Piłsudski jest jego. I ten Piłsudski... To Piłsudski przyjeżdża do Was też od czasu do czasu. Tak, przyjeżdża.
I był właśnie dla tego Wyseckiego, Lisiusz dostał nagrodę i to jest taki jego pomysł na maszynę. Część prac jest na przykład rozwożona do naszych darczyńców. Jeśli pozyskujemy jakieś materiały od nich lub pieniążki, czy tam, to zawozimy w podziękowaniu właśnie nasze prace wykonane przez naszych podwójców. Ale organizujemy kiermasze przedświąteczne, jakieś takie noworoczne, bożonarodzeniowe i wtedy dużo prac, na przykład przed kościołami albo gdzieś w gminach, gdzie nas zapraszają na te kiermasze, dużo prac się rozchodzi i dzięki temu mamy pieniążki tam na wyjazdy jakieś, na następne materiały. Dariusz Kopta pracuje 26 lat na Warszawie. Jak pan trafił? No, pracowałem najpierw w schronisku tutaj w DPS-ie, ale później doszedłem do wniosku, że jednak praca na warsztatach to będzie moje takie spełnienie, więc no, udało się, bo akurat tutaj kolega odchodził, no i skoczyłem na jego miejsce już 26 lat. O, Szymon tutaj obrabia tego anioła, czyli szlifuje tutaj naokoło, przygotowuje do malowania. Później podopieczni malują tutaj tą sukienkę. Wejcują, trochę pomagamy im tutaj przy takich sprawach podrzeźbiania, żeby wiadomo, sprawa bezpieczeństwa. Tak. No i powstają takie rzeczy tutaj z drewna. Zresztą podopieczni, no to tak z reguły staramy się, żeby codziennie zmieniali sobie pracownię, żeby im się nie nudziło, ale są tacy, którzy mają wybiórczo, na przykład wolą właśnie tutaj ceramikę, plastykę, takie zajęcia bardziej manualne, artystyczne, a są tacy, którzy wolą na przykład ogrodnictwo, warsztat kulinarny. A to tak w ogóle przez przypadek, bo ja mieszkałam w Krakowie, pracowałam w Krakowie, uczyłam w szkole plastyki i miałam taki jakiś przełom życiowy, dowiedziałam się przez przypadek, że jest tutaj, powstaje taka fundacja. Przyjechałam, zobaczyłam, jak to wszystko tutaj wygląda i tak jakoś bardzo mi się spodobało i ten teren tutaj. No tak. Także przez pierwsze 4 lata. Urokliwie to jest tak. Przez 4 lata pierwsze to w ogóle dojeżdżałam z Krakowa. O. A później kupiliśmy tutaj z mężem taki domek do remontu. No i tak się zakotwiczyliśmy tutaj. A można zobaczyć, co pani maluje? Muszę zobaczyć. Maluję takie piłeczki kolorowe. Aha, super. Cyfrowo, no widzi pan. Tak, piękne, piękne. No. Bo ja tam różne kolory dobieram. Aha, a jak zielone, pani kolory dobiera? Czerwone, niebieskie. Aha. Żółte, pomarańczowe. I takie ciemne, zielone i takie te jasne. I Bice. Żółte, te jasne też. Piłeczki czy balony? Tak, to piłeczki zresztą, kolorowe ładne. No widzi pan? Aha, widzę. To jest, sfotografuję. A jak pan kolory dobiera? Kolorami. Aha. A który pan lubi najbardziej kolory? Zielony, czerwony. A ja najlepiej lubię żółte i niebieskie. Tak. Ja. Ciepło. Chodzi, że pan przyszedł na widziny. Masia jest osobą samowidzącą i czasem ma lepszy dzień, to wtedy udaje się narysować konkretne kształty. Tak. Ale jak dzisiaj jest troszkę gorszy dzień, to są piłeczki. Aha. W zależności od tego, jaki ma dzień. Bo tak. Oni jakby właśnie dbają teraz, żeby przygotować kwiaty do przeczekania naszej przerwy urlopowej, a w momencie, gdy jest pogoda niesprzyjająca i pracują na pracowni, to powstają przeróżne rzeczy, od różnych ikeban, bukiecików, przez takie różne deseczki, aniołki, formatki, ozdoby, cudowne cytaty. Naprawdę przerabiając to, że my naprawdę wielu rzeczom dajemy drugie życie, tu jest przykład takiej pracy. Dla nas praca, która uczy cierpliwości, samodzielności, to, żeby się skupić i manualnie różnorodność nasion, czyli mamy tutaj fasolkę, czarnuszkę i coś, nie wiem, nie pamiętam, w każdym bądź razie przeterminowane nasiona dostajemy z firmy, nie przebijają dat,
dzwonią do nas, czy na przykład odbierzemy i wtedy powstają takie właśnie prace manualne. Ale jak komuś zostanie kawa i też straci swoje aromatyczne właściwości, to piękne rzeczy, to piękne powstają rzeczy. Przeróżne rzeczy. Aha, wiesz, jak pada deszcz, to wtedy też robimy takie różne i kompozycje kwiatowe, i ze sklejek, i mamy różne skrzynki, które odzyskujemy, i z takich resztek płyt, które też zbieramy. Ktoś nam podaruje, gdzieś tam poszukamy, jak jedziemy na zakupy gdzieś w koszak, jak stolarze przycinają i zostają resztki, to my chodzimy z drugą panią instruktorii i możemy sobie zabrać. Znaczy najpierw mówimy, że chcemy kupić resztki, ale najczęściej dostajemy te resztki. Niektórzy nie lubią ziemi. Nie lubią pracy w ogrodzie. Znaczy dotykać ziemi. W ogóle nie lubią pracy w ogrodzie. To ich męczy. To ich męczy. Męczące, trzeba się ubrudzić. Tak. Na słońcu się jest. Który lubi, ale też czasami siły nie ma. I ona tak ją wykorzystujemy trochę, bo ona bardzo chętnie pracuje. Ona się trochę zna. Ja albo nie trochę, bardzo bardzo lubię lopić na polu. Aha. A co najbardziej? Sadzić? Czaczeć, plewić. Tak? Inną muszę uważać, żebym nie powylewała kwiatków, nie? Aha. Ale tak to... Daję kupę lat. Kupę lat, tak. A ile lat już? 28 lat. Tu pracuję już. Aha. I to jest najważniejsze. Zadowolona pani jest? Tak. Tak, bo niedaleko chodzę sobie na nogach. Kucia przychodzi sama, jest samodzielna. Aha. Tutaj pani mieszka na wsi? Tak. Ja tu się uloczyłam i nie mam cenia ludzie nic przeprowadzać. Bo by mnie auto nie przejechało, no, ale to tak oczywiście. To co pytaje lat. A to super, co świetnie. Miło było z panią rozmawiać. A pani, jak ma pani na imię? Pani Łucja. Łucja, jestem Andrzej. Bardzo było miło. Łucja, miło mi było. Zapytam, jak dawno pani tutaj pracuje? Ja 24. 24 lata? 24. Dlaczego pani tutaj się zdecydowała? No bo lubię podopiecznych, lubię tę pracę. Poza tym no, ona dużo nosi. A skąd pani jest? Ja jestem też z Radwanowic. Z Radwanowic pani też jest? Też z Radwanowic. I to też był pewien atut, ponieważ jak przychodząc tutaj do pracy miałam jeszcze dzieci małe. Tak. W wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i to też zadecydowała. A w konsekwencji zostałam, bo ta praca jest naprawdę taka dużo, dużo wnosząca w nasze życie. Mhm. Ucząca wrażliwości, empatii. A poza tym czasami to mam wrażenie, że więcej się uczymy od nich niż oni od nas tak naprawdę. Na zakupy wielokrotnego przedku. Także to moja tam skrytka. A tak zapytam, czy państwo mają jakiś sklep firmowy taki gdzieś? Nie, ale ponieważ pandemia pokazała, że nie można było w tym czasie organizować takich kiermaszy, prac, uczestników twarzą w twarz, więc przenieśliśmy się troszkę do prezentacji naszych wyrobów przez internet i okazało się, że były zamówienia. Tak. O. Witam, Andrzej. Kisiek. Miło, miło. Pani Asia, to są te osoby, które rządzą tą pracownią, a ja pójdę po broń. Aha. Sam. Andrzej. Janek. Bardzo miło. Bardzo miło pani jest. Bardzo mi miło. Andrzej jest. Sam wyszywam. A jakie kolory pan lubi najbardziej? Niebieski, zielony, jasno zielony. Góry? Tak. A dlaczego samochód? Lubi pan samochody? Tak, lubię. Pracę tylko lubię robić tę pracę. A gdzie pan mieszka? Pracę chłodną. A no tak, to szacunek. Tak, tak.
Piękne, piękne. Gratulacje jeszcze raz. Wszystkiego dobrego panu. Bo nie ma takiej drugiej placówki, która jest po prostu wesoła, uśmiechnięta i jeden za drugim serce. Mimo, że też są dni trudne, bo są, bo oni mają gorszy czas, bo też reagują i na pogodę, i na różne konflikty, czy w domu, czy gdzieś tam w placówce, i święta. Jedni jadą do domu, inni nie jadą do domu, więc jest takich trochę smutków, więc, ale tutaj instruktorzy są dla nich, nie? Tu nie ważne jest, że pracę można w razie czego zrobić za tydzień, nie? Ale to poświęcenie czasu człowiekowi, że można z nimi usiąść, porozmawiać. Tu nie jest akord. Chociaż jak mamy zamówienie na 150 kartek, na przykład świątecznych dla jakiejś firmy, to jest. Ale to wtedy naprawdę też się mobilizują różne ręce i to się... To się robi, wykonuje. Jest impreza, to wszyscy. Witam panią. Z rękami na pokład. Asia, przywitam się. A Bernarda nam z domu pisze to, co zapięte już wszystko na ostatniej. Bardzo miło. A my wtedy, Boże, jeszcze to. Ten pośpiech powoduje, że my im często odbieramy. Ja gotuję. A, no tak. To tutaj nie ma różnicy. Nie, umiem gotować. Uczestnicy właśnie przychodzą, odbierają i tu nas posiłek zaczyna się i kończy modlitwą. Jest ten duch. Tam jest magazyn, tu jest kuchnia, tu jest przygotowanie, gdzie są zmywaki i obieraki, także to jest tak, że praca jest podzielona w zależności też od umiejętności. Mamy też takie narzędzia, czyli i stróżki, i noże. Także... Jest taki jakiś ciąg i sens w tych działaniach, tak staramy się przynajmniej, żeby to było.